Hej, witajcie. Dzisiaj open box i podłączenie takiego fajnego skanera Uniden. Urządzenie stacjonarno-przewoźne, wielopasmowe, pracuje od 25 do 87 MHz, to pierwszy zakres. Drugi od 108 do 174 MHz, od 406 do 512 i od 806 do 960 MHz w modulacjach AM i FM, czyli w zasadzie możemy tu usłyszeć bardzo wiele ciekawych rzeczy, zarówno różnego rodzaju służby, radioamatorów, radio CB oraz komunikację lotniczą. Okej, jestem bardzo ciekawy tego urządzenia, a więc do dzieła. Otwieramy. Tutaj. Urządzenie jest nowe. To jest zasilacza, wtyczka angielska, polska. To jest sam zasilacz. Fajnie, że jest zasilacz, że nie trzeba tego zasilać jakoś dodatkowymi urządzeniami. Złącza zapalniczki. Samo urządzenie. Okej, pierwszy raz, powiem szczerze, trzymam taki skaner. To spodziewałem się, że to będzie większe. Są jeszcze kable. Jakaś antena już. Okej, bardzo mi się to podoba. I jest przewód antenowy. Nie widzę nigdzie uchwytu. Tutaj na pudełku widać, że ten skaner jakoś tak fajnie stoi. W rzeczywistości on nie ma pod tej podstawki, przynajmniej nie ma jej w zestawie. Okej, rozumiem, że mam wziąć polską wtyczkę. Pewnie jakoś tak to się wkłada. Tak, zgadłem. Czyli zasilanie mamy. Czyli generalnie te trzy opcje nam nie będą potrzebne. Tu jest opcja do zasilacza zewnętrznego, takiego jak na przykład mamy tam do radia, czy do innych urządzeń, do samochodu i opcja do angielskiego gniazdka. Jakie to złącza antenowe? Mam taką wtyczkę, to nie jest UC1, więc gdybyśmy chcieli to podłączyć do anteny CB na przykład, no to będziemy potrzebowali przejściówkę. Teraz już widzę, że to urządzenie nie jest nowe. Ono po prostu było w kartonie. Okej. Było coś tu przyklejone. No dobrze. Ale jest zaplombowane. Plomba Avanti. Super. Co to jest? Jestem ciekawy. Bo tutaj widzę, są jakieś dwa rodzaje anten. Tamta to jest teleskopowa. Ach, to jest antena drutowa. Rozumiem. Bardzo fajny pomysł. Czyli można... Czy może ja jej nie będę rozkładał? Jest to jakiś odcinek drutu na kablu koncentrycznym. Możemy go wyrzucić za okno. Możemy go przyczepić do szyby w ogóle. To jest też fajne, jeśli mieszkacie w mieście. Dwie przyssawki. Nie trzeba nic wyprowadzać za okno. Ok, ja tego nie będę używał. Tutaj mamy antenę teleskopową. Niestety na tej przenośnej antenie nie jestem w stanie niczego odebrać. Mieszkam poza miastem, odkładamy ją, ale mam taką przejściówkę na standard UC1 i tą przejściówką spróbujemy podłączyć jedną z moich anten. Ok, spójrzcie na to. Kiedy naciskam przycisk Band, on pokazuje, jakie zakresy częstotliwości aktualnie będzie przeszukiwał. Przeszukiwanie uruchamia się automatycznie od 29 do 30, od 30 do 50, i tak dalej, i tak dalej. Po krótkiej zabawie nie widzę tutaj możliwości wejścia na częstotliwość radia CB. Sprawa się wyjaśniła, już wiem, czemu pewne rzeczy, które są w opisie na pudełku, nie zgadzają się z tym, co jest w menu skanera, ponieważ na pudełku jest inny skaner niż wewnątrz. Będę zmuszony zwrócić to urządzenie niestety, chociaż spisuje się ono nie najgorzej, natomiast w
porównaniu do tego skanera na pudełku, nasze urządzenie nie ma regulowanego kroku międzykanałowego, nie ma tej opcji Clock Scale, nie ma najwyższego spasm 800-960, nie odbiera CB. Poza tym to dobre urządzenie, spisuje się nieźle, te lustrzanki są trochę niepokojące, słuchanie radiofonii tam, gdzie je nie ma, na dużych antenach. No cóż, test tego urządzenia z pudełka, mam nadzieję już nadrukowanego na pudełku, mam nadzieję już niebawem. Trzymajcie się cieplutko.